Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj temat miesiące w języku hiszpańskim, czyli los meses del año significa miesiące roku. W dokładnym tłumaczeniu el mes significa miesiąc, el año significa rok. Jak poskładamy sobie to w jedną całość, to mamy los meses del año. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpański obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Skrót HOP jest od słów hiszpański obyczaje proces, dzisiaj odcinek językowy, czyli hiszpański. Nauczymy się, jak brzmią miesiące w języku hiszpańskim oraz jak powiedzieć w styczniu, w lutym. Preparado? Preparada? Empezamos! Najpierw podam Ci miesiące. One brzmią dokładnie tak samo, to znaczy kolejność ich jest dokładnie taka sama jak w języku polskim, więc myślę, że nie będzie to dużej filozofii. Dlatego podam Ci po kolei teraz te miesiące. Postaraj się po mnie za każdym razem powtórzyć dany miesiąc. Od razu z miejsca. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Taka ciekawostka. Septiembre i octubre to jest bardzo wyraźna wymowa, natomiast nie usłyszymy bardzo często tego septiembre i octubre. Tam będzie bardzo często słychać septiembre, octubre i taka też jest dozwolona pisownia. Ale my idziemy w standard, czyli septiembre i octubre. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale te miesiące tak naprawdę idą bardzo podobnie jak w języku angielskim. Natomiast najgorzej jest ze styczniem. Jak już powiem moim uczniom styczeń, to po prostu jadą z miejsca, jak maszyny. Enero, febrero i są już przy samym końcu. Natomiast styczeń rzeczywiście jest ciężki, dlatego będę się odnosić zawsze do tego stycznia. Jak powiedzieć w styczniu? W styczniu jadę gdzieś tam. W styczniu robię to i to. Mam nadzieję, że słuchałeś poprzedniego mojego odcinka związanego z dniami tygodnia, ponieważ dni tygodnia były dość nieregularne. To znaczy nie same dni tygodnia, ale powiedzenie w poniedziałek. No właśnie, jak powiedzieć w poniedziałek? Muy bien. El lunes. Tam używamy rodzajnika el. Czyli jak chcemy powiedzieć w poniedziałek, to użyjemy rodzajnika męskiego, czyli el lunes. Ale jak powiedzieć w styczniu? Czy będzie tak samo? Otóż nie. Tu już będzie tak zwyczajnie, czyli en enero. Czyli en enero. Jak powiedzieć w marcu? En marzo. Jak powiedzieć w sierpniu? En agosto. I tu już nie ma żadnych wyjątków. Jeśli chcemy powiedzieć, że w danym miesiącu coś się dzieje, powiemy en. No to co? Myślę, że możemy robić sobie sparring. Skoro znamy już wszystkie miesiące, wiemy jak powiedzieć w styczniu, w lutym i tak dalej, to możemy spokojnie zrobić sparring. Pamiętaj, że do każdego mojego odcinka możesz pobrać kartę pracy, więc jeśli potrzebujesz zobaczyć, jak napisane są te wyrazy, to poszukaj w opisie, jest link i zapraszam do karty pracy. Preparado? Preparada? Empezamos! W lutym. En febrero. W grudniu. En diciembre. We wrześniu. En septiembre. W kwietniu. En abril. Styczeń. Enero. Listopad,
Noviembre. Czerwiec. Junio. W lipcu. En julio. Na koniec powtarzamy razem ze mną miesiące. Nie będę robić żadnej przerwy, tylko staraj się równo ze mną wypowiadać miesiąc bardzo rytmicznie. Preparado? Preparada? Empezamos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Muy bien. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało Ci się razem ze mną powtarzać. Jeśli nie, wiesz dokładnie, co należy zrobić z tym podcastem. Odsłuchaj go jeszcze raz i po prostu naucz się w tym tygodniu miesięcy. Muchísimas gracias. Hasta luego.